Pierwsze, co czuję myśląc o tej wyspie, to strach, pewien niepokój. Nawet nie wiadomo, jak się przygotować na takie coś, w sensie, nie wiadomo, czego się spodziewać. Jak tylko się znajdę na tej wyspie, zepnę po ślady i zrobię wszystko, by wygrać. Warunki na pewno nie będą komfortowe, ale właśnie na tym polega ten program. Panicznie i najbardziej na świecie boję się pająków i innego wstrętnego robactwa. Jeśli trzeba będzie kłamać i manipulować innymi, jestem na to gotowa. By przetrwać tych sześcioro śmiałków, będzie musiało wykonywać zadania, zawierać sojusze i prowadzić dobrą strategiczną grę. Dla nas to będzie świetną rozrywką. Ale im wcale nie będzie do śmiechu. Dobrze, że jesteście z nami, bo pora rozpocząć ten pełen przygód program Wyzwanie Przetrwanie. Obóz na bezludnej wyspie Isla Paradiso od wczoraj jest już zamieszkany przez sześć zupełnie różniących się od siebie osób. Wśród nich zdyscyplinowany wojskowy aspirująca modelka oraz miłośniczka survivalowych gier wideo. Przygoda uczestników nie zaczęła się jednak dopiero w obozie, ale zanim jeszcze do niego trafili, przenieśmy się do wczoraj. Cześć, jestem Rachel Washington, mam 24 lata i na co dzień żyję w Lucky Palms, na bogato. Interesuję się modą i zawsze staram się wyglądać perfekcyjnie, nawet na tropikalnej wyspie. Lubię być traktowana jak księżniczka, więc chętnie zostanę królową obozu, w którym będziemy mieszkać. Udział w programie traktuję jako szansę, by zaistnieć. Chcę być sławna. Nie znoszę deszczu czy wysokich fal, gdyż mogą zepsuć mój wygląd. Miło poznać. Wzajemnie. Jak podróż? Dobrze, dzięki. Nie wiem ogólnie, o co chodzi w Wyzwaniu Przetrwanie, ale liczę na genialną przygodę. Nazywam się Zach Hertz, mam 24 lata i pochodzę z Sunset Valley. Jestem naukowcem w miejscowym laboratorium, więc udział w wyzwaniu będzie miłą odskocznią od codzienności. Mam naturę odważniaka i radzę sobie w kryzysowych sytuacjach. Uwielbiam zagadki logiczne i wszelkie łamigłówki. Cześć Hayden Piona. Cześć. Zdecydowanie nie jestem rannym ptaszkiem i lubię sobie pospać. No witam koleżankę, towarzyszkę niedoli. Największa wada to niepunktualność, czyli to jest ten nasz obóz, tak? Haha, no weź, chciałbyś. Nie będę szukał zwady. Fajnie byłoby wygrać, ale jestem przyjacielem wszystkich i na pewno nie będę szedł po trupach do celu. Hejka, jestem Darrell, mam 64 lata i mieszkam w niewielkiej kanciapie w Riverview. Od zawsze byłem ryzykantem, nie cykam się ekstremalnych wyzwań i chętnie stawiam czoła przygodzie. Sprawiam wrażenie szaleńca i dziwaka, ale moje drugie ja mi podpowiada, żebym nie przejmował się, co myślą inni. Mam świetną kondycję, wykonuję czynności, które dla osób w moim wieku są niemożliwe do wykonania. Nie ma jak poranny jogi. Mam ogromny lęk wysokości i boję się ciemności. Patrzcie, stary człowiek i może. Mogę, chcę i pragnę. Cenię dobrą zabawę i chcę, by wyzwanie takie właśnie było. Strzałeczka, kochane robaczki, melduję się do wyzwania Przetrwanie. Witam, jestem Gio News, sympatyczna 23-latka z Twin Brook. Porzuciłam studia, by całkowicie oddać się pasji do gier wideo. Płynie ktoś nowy. Świat widzę przez różowe okulary i ogólnie mam kolorową wyobraźnię. Jestem duszą towarzystwa, wszędzie mnie pełno. Witaj. Hej. Cześć. Działam zespołowo i na całego angażuję się w zadania. Masz świetną tę sukienkę, naprawdę śliczna. Denerwują mnie płytkie, powierzchowne osoby. Bez urazy, ale przypominasz mi mojego dziadka. Udział w programie traktuję jak bardzo realną grę survivalową. Cześć, nazywam się Nancy Hesport, mam 29 lat i jestem barmanką z Sunset Valley.
Nienawidzę tej pracy, ale przynajmniej mogę sobie poflirtować z przystojnymi facetami. Hej przystojniaczku. Lubię owijać sobie mężczyzn wokół palca i wykorzystywać do swoich celów. Wielkie brawa dla tej pani. Interesuję się kuchnią i wizażem i wydałam też swoją serię naturalnych kosmetyków. Kłaniam się nisko, miło poznać. Na pewno będziemy zgraną paczką. W tej grze będę działała pewnie przebiegle, sprytnie i bez skrupułów. Pozwól, że z tobą przywitam się wyjątkowo czule. Moje motto to: trzymaj z kumplami, a z wrogami nawet bardziej. Czekamy już tylko na jeszcze jedną osobę. Cześć, jestem Arthur Baranowski, mam 27 lat i urodziłem się i wychowałem w Moonlight Falls. Zawodowo jestem żołnierzem Armii Narodowej. Kocham sport. Kiedyś rzuciła mnie dziewczyna, bo niby więcej uwagi poświęcałem siłowni niż jej. Wyglądam na twardziela, ale mnie również zdarzają się słabsze chwile. Co was tak zamurowało? Uwielbiam pływać. Woda jako żywioł jest mi niestraszna. Miło poznać. Ciebie też. No hejka. Skrycie, boję się porwania przez UFO. Takie dziewczyny to ja rozumiem. A ja już szczęśliwie zaręczony. W programie będę współpracować. Jestem nastawiony na działanie i dotarcie do celu. No to jesteśmy już w komplecie. Obozowicze ledwo się poznali, a już musieli stanąć przed pierwszą konkurencją. Wyspa, na której wkrótce mieli zamieszkać, potrzebowała bowiem swojego króla jeszcze przed ich przybyciem. Zastanawiacie się pewnie, co my robimy tutaj zamiast w obozie. Nie spełniał wymogów unijnych? Musimy wyłonić pierwszego króla wyspy, zanim na tę wyspę traficie. Wow, ale czadowo. Tytuł ten uzyska osoba, która najlepiej poradzi sobie w konkurencji. Chodźcie za mną, zabieram was na dach. Na czym polega zadanie? Każdy z was rzuci drewnianą pałeczką. Zasada jest oczywista. Kto trafi najbliżej środka, wygra. Największym przywilejem bycia królem wyspy jest immunitet i decyzja o tym, kto może opuścić program. Warto więc powalczyć o ten majestatyczny tron. O tak, na pewno warto. Ha ha ha, zwycięstwo mamy w kieszeni. Trzymamy za słowo. No nie wyślizgnęła mi się. To była demonstracja, jak nie rzucać. Daryl, odpadasz z konkurencji. No to ciekawe, jak mi pójdzie. Całkiem dobrze. Na razie tron jest twój. Ech, to wszystko przez ten wiatr. Przykro mi, Arthur, odpadasz z gry. Mam nadzieję, że ci wygodnie. To środkowe pole należy do mnie. Gdzie to? Ała, ajdź. Haha, świetny numer, ale odpadasz. Czyją wciąż na prowadzeniu? O tak, świetny rzut, super. Brawo, Zak, przejmujesz prowadzenie. Królowa zdetronizowana. Wszystko może się zmienić, bo Nancy wciąż ma szansę. No to pora wygrać. Zrób to stylowo. A niech to no i lipa. Gratulacje, Zak. Właśnie zostałeś pierwszym królem wyspy. Bardzo, bardzo się cieszę. Gratulujemy. Nasze gratulacje. Gratulacje. Brawo. Ty farciarzu. Gratuluję. Zak objął wygodną pozycję w obozie, ale w ramach swoich obowiązków będzie musiał podjąć bardzo ważną decyzję. Za chwilę wskażę dwie osoby, by potem poprzez wasze głosowanie jedna z nich na dobre opuściła wyspę. Osobiście odwiedzę ich obóz, by uzyskać od Zaka te dwa imiona. Ale najpierw zobaczmy, jak wyglądało przybycie uczestników do obozu oraz ich pierwsze momenty w tym nowym otoczeniu. Zobaczcie, jak pięknie. No to już nie ma odwrotu. Lądujemy. Nareszcie na miejscu. Zobaczcie, jak tu ładnie. A przy tym dziko i prymitywnie.
A więc witajcie w naszym nowym domu. Patrzcie, na tronie coś leży, a obok jakaś skrzynia. Może to jakiś pakiet powitalny. Czytaj, królu złoty. Od teraz ten obóz to wasz nowy dom. Właśnie to powiedziałem. Żeby być obozowiczami, musicie wyglądać jako obozowicze. W skrzyni są dla was specjalne stroje, które zawsze musicie mieć na sobie. Oby to było coś modnego. O nie, to chyba są żarty. Kazano nam przebrać się w jakieś szmaty, w dodatku wszystkie do siebie podobne. Fajnie na mnie leży to wdzianko. Jest moc faktycznie. A mnie chyba trochę pogrubia. Słyszycie ten szum morza i śpiew ptaków? Coś pięknego. Ale ten upał strasznie męczy. I to jest tu najlepsze, przyzwyczaisz się. Niesamowita sprawa żyć tak w jedności z naturą. Aż wszystkie zmysły się instynktownie wyostrzają. Że też to ja nie zostałem królem wyspy. Bo ten tron, kochany, to jest wybitnie wygodny. Wiesz, Darel, ale obawiam się, że nie możesz na nim siedzieć. Grożą nam kary, gdy wszyscy oprócz króla wyspy będą na niego siadać. Kurczę, Zak, ten twój namiot to wygląda naprawdę luksusowo. W porównaniu z tymi nędznymi śpiworami, namiot wygląda jak pięciogwiazdkowy hotel. Chyba wszyscy chcielibyśmy mieć takie wygody co Zak. Ale wiemy też, że w zamian czeka go poważna i niełatwa decyzja. O proszę, kto tu do mnie zawitał? Witaj. No i jak tam, Zak, wiesz już, kogo będziesz jutro nominował? Właśnie cały czas się nad tym zastanawiam. Bo ja bym ci proponowała tego twardziela. I tę blondynę udającą pustaka. Wydają się zagrożeniem. Myślę, że musimy się ich pozbyć już na samym początku. Rachel jest typową blondyną, a Arthur ma mięśnie zamiast mózgu. Wcale nie są groźni, ale muszę chronić siebie, więc muszę wpłynąć na Zaka. Dopiero się poznaliśmy, więc ciężko mi na razie podejmować ostateczne decyzje. Muszę się z tym przespać. Wybacz, Nancy, ale to ja jestem królem wyspy i pozwól, że decyzję o nominacjach podejmę samodzielnie. Jakby co, to zawsze służy radą. Będę pamiętał, dzięki. Jestem otwarta na współpracę z tobą. Pomyślę nad tym, pomyślę. Dorzucę drewna, to może zaraz jakąś wodę na herbatkę zagotujemy, co? Z tej pokrzywy, co to tak pięknie rośnie za wychodkiem. Haha, Darel, jesteś jak prawdziwy Rambo. Co prawda z zapałek motorówki nie zbuduję, ale umiem poradzić sobie w każdych warunkach. Będę bezpośrednia, uchronisz mnie, to zyskasz moją lojalność. Gadałeś już z kimś o nominacjach w ogóle? Z Nancy. Tylko. No i co ci mówiła? Żebym nominował Arthura i Rachel. Oto dobrze, że mnie nie wskazała. Tak, ale jakoś nie mogę im zaufać. Wydaje się cwana. Może to właśnie ją nominuję. Nieźle by się wtedy zdziwiła. Nie, no nie wiem. Mam głowę pełną różnych scenariuszy. Mieli trochę czasu, by wpłynąć na Zaka i uchronić się od nominacji, ale oto czas, by poznać jego wybory. Dobra, weź, Darel, nie świruj. Nie, no serio. Naprawdę, kiedyś prawie mnie zeżarł niedźwiedź. Dobra, cicho, Hayden idzie. Może on uwierzy w moją historię. Cześć, Hayden. Cześć. Witaj. Hejka, Hayden. Witam w ten piękny poranek, obozowicze. Jak minęła pierwsza noc w obozie? Koszmarnie, haha, weź nawet nie pytaj. Ale widzę, że ogólnie już się zadomowiliście. Tak, można tak powiedzieć. Wiecie pewnie, że nie przyszedłem tako z wami pogadać. Zak, twoim obowiązkiem jako król wyspy jest wskazanie dwóch osób do opuszczenia obozu. Potem z tej dwójki widzowie programu dokonają ostatecznej eliminacji. Wstań proszę i podaj imiona osób, które chcesz nominować. Pierwszą osobą jest Nancy. No nie wierzę, jak mogłeś. Drugi niestety jest Darel. Hashtag smuteczek. A zatem Darel, lub Nancy, jedno z was wkrótce pożegna się z obozem. Ja już się żegnam, miłego dnia. A, i bądźcie gotowi, bo dziś czeka was kolejne wyzwanie. Należy mi się wyjaśnienie. Myślałem, że zrozumiesz, takie są zasady gry. Tak, ale wiesz, to nie jest miłe uczucie być zagrożoną. A ty, Darel, jak się z tym czujesz? Ja nie zamierzam się załamywać. Ej, no głowa do góry. Uwierz, że to dla mnie też niełatwa sytuacja. Nie pocieszaj mnie, bo to nic nie zmieni. No i stało się. Znamy już zagrożone osoby. O tym, kto na dobre opuści wyspę, zdecydujecie wy, poprzez głosowanie.
Link do specjalnej ankiety widzicie teraz na ekranie. Znajdziecie go też w opisie wideo. Kto ukończy wyzwanie i przetrwa najdłużej, oglądajcie kolejne odcinki tego programu. Z mojej strony to wszystko na dziś. Dzięki, że byliście z nami.